Bardzo ciekawe jest to, że ja jako osoba, która nie gra w gry, przychodzę z drugim już tagiem opartym na grach. W tym przypadku będzie to gra Final Fantasy. To jest tag książkowy stworzony przez Tomka z Książkowe Bajdurzenie. I pytania wydały mi się na tyle ciekawe i interesujące do tego tagu, że pomimo, że ja absolutnie nie mam pojęcia, o czym są te gry, nigdy w nie nie grałam, nigdy nawet nie widziałam ich, nie wiem jaka jest ich estetyka, to postanowiłam tego nagrać, żeby do tych poszczególnych kategorii postarać się przypasować książki. Ja nie będę się odnosić do gier, do tych poszczególnych serii, bo nie mam zielonego pojęcia, więc będę tylko bazować na tych pytaniach, które są podane do tego tagu. I pytanie numer pierwsze, czy tam kategoria numer jeden, to jest książka, do której nie ma twoim zdaniem sensu wracać. I ja uważam, że takimi książkami to są książki, które ja czytałam, kiedy byłam młodą osobą, w sensie młodym dorosłym, czy tam jeszcze w czasach nastoletnich. I na przykład Igrzyska Śmierci, Susan Collins, cała ta trylogia i teraz prequel, który był napisany do tej serii, Ballada Ptaków i Węży, ale bardzo, bardzo lubiłam tą serię, kiedy ją czytałam. Byłam gdzieś może na pierwszym czy drugim roku studiów. Świetnie mi się ją czytało, świetnie się bawiłam, potem te filmy też mi się w miarę podobały, chociaż książka bardziej. Co mogę powiedzieć? Na początku, kiedy je czytałam pierwszy raz, to oczywiście byłam Team Gale, jak chyba każdy, ale z biegiem czasu jakby jestem Team Pita. Rozumiem po prostu, dlaczego Katniss wybrała Pitę koniec końców, ale to nie zmienia faktu, że gdybym teraz przeczytała te książki jako pierwszy raz, po prostu gdybym miała teraz styczność z tą trylogią, to na pewno by mi się nie spodobała, bo po prostu wydaje mi się, że cały ten świat wykreowany, świat może nie tyle, ale po prostu postaci i relacje między nimi, no są dosyć tak biednie przedstawione, ale w czasie, kiedy czytałam, kiedy byłam jakby też targetem do tej książki, bardzo, bardzo mi się podobała. Tak samo było ze Zmierzchem. Zmierzchem Stephanie Meyer. Ja czytałam Zmierzch, kiedy byłam w gimnazjum. I wtedy te książki, cała ta trylogia, nawet tetralogia bodajże, bardzo mi się podobały. Chociaż ja nie czytałam nigdy tych dodatków do tej serii. No, po prostu już nie miałam na to ochoty. Ale ta książka tak bardzo, w tamtym czasie podobała mi się bardzo. Podobała mi się bardzo. Nawet nie mam słów, jak to określić, jak mi się to podobało. Potem filmy też mi się bardzo podobały, chociaż filmy do dziś sobie czasem lubię obejrzeć. Natomiast nie wróciłam do tej książki. Wiem, że dużo osób w sumie robi teraz sobie jakby reread po latach i zauważa te wszystkie mankamenty, których jakby nie zauważało się, kiedy się ją czytało pierwszy raz, albo nie wiem, przymykało się oko, czy jeszcze się nie miało takiego filtra, żeby to wyłapać, ale w tamtym czasie te książki mi się bardzo podobały. Tak samo jak nie wróciłabym do Sagi o Ludziach Lodu, książki, które ja czytałam tak samo w gimnazjum, w liceum namiętnie. Ja przeczytałam całą serię Sagi o Ludziach Lodu, ale no nie wróciłam się za żadne skarby, bo ja jak teraz ten koncept, to co mi w głowie zostało po tych wszystkich książkach, kiedy ja teraz o tym myślę, to mam dosłownie ciarki żenady na plecach, więc już mi wystarczą te moje wspomnienia, chociaż w czasie bawiłam się przednio, ale no teraz już samo to wspomnienie budzi we mnie niesmak. Kategoria numer dwa to książka, która wyssała z ciebie całą energię. I taką książkę, która dosłownie wyssała ze mnie życie, obrzydziła mi czytanie na cały rok, to jest Serotonina Welbecka. Ja ją czytałam w 2019 roku i czytałam ją bardzo długo, bo to jeszcze był czas, kiedy ja nie byłam w stanie nie dokończyć książki, którą zaczęłam. To była dla mnie tak okropna książka, tak siemierzna, tak bardzo źle napisana, oczywiście moim zdaniem. Że no po prostu ona mi odebrała mi smak życia, zatruła mi po prostu całe to moje czytelnicze życie. Ja w ciągu 2016 roku przeczytałam w całym roku może 16-15 książek w całym roku, co teraz to jakby to jest nie do pomyślenia. I jakby ta książka mnie tak wymęczyła, że ja byłam obrzydzona, czy miałam obrzydzone czytanie na cały rok. Więc ja raczej nigdy już nie wrócę do tego autora, pomimo, że to jest taki uznany już francuski pisarz i ja oglądałam jakieś opracowania, jakieś recenzje dotyczące książek tej Serotoniny oraz innych jego właśnie tworów i nawet przemawiało to do mnie. Natomiast
te recenzje są o wiele ciekawsze, te opracowania są o wiele ciekawsze niż to, co jest zaserwowane. Dla mnie Welbeck, jak nie potrafię wymienić najlepszego, ulubionego pisarza, tak potrafię wymienić najgorszego i jest to właśnie on. Kategoria 3. Potwornie wymagająca książka. I dla mnie taką wymagającą książką jest był Lud Jacka Dukaja i w sumie nadal jest, dlatego że po pierwsze ta książka nie była tym, czym spodziewałam się, że będzie. To znaczy tutaj są motywy fantastyczne, ale to nie jest do końca fantastyka. To nie jest tego typu literatura. Ona jest dużo bardziej filozoficzna, dużo bardziej operuje słowem, operuje pewnymi metaforami, znaczeniami, które jakby są zawarte tylko w obrębie tej historii. Tu jest jakby coś nakierowane na nas, że w nas, jako czytelnikach, ma się coś zadziać, ale tylko w obrębie tej historii. I z tego powodu to jest też, no, to była też trudna historia przede wszystkim, że ja czekałam na coś, co nie nastąpi i chciałam rozwijania tych wątków, które jakby, no, nie miały być z założenia rozwijane, one miały być dodatkiem, miały być pewnym tłem, a nie sednem historii. No i to jest też książka bardzo mocno osadzona historycznie, jeszcze w takim okresie, który ja słabo znam. Teraz trochę się bardziej zapoznaję, bo to są czasy przedwojennej Polski, przed I wojną światową i czasy I wojny światowej i to są raczej mogliście mi znane historycznie okolice, więc kiedyś możliwe, że wrócę do tej książki, ale za 20 lat, nie wcześniej. Kategoria numer 4. To prosta książka, która dała ci masę frajdy. I dla mnie taką, no, prostymi historiami, przy których bawię się wyśmienicie, wspaniale, to jest cała seria akt Dresdena, Jima Butchera. To są tomy, to jest fantastyka, takie właściwie urban fantasy, gdzie mamy przygody Harry'ego Dresdena, maga detektywa, który w Chicago rozwiązuje różne zagadki kryminalne, tego gdzieś tam wychodzi, które te gdzieś tam te sprawy kryminalne są zamieszane jakieś ponadnaturalne postaci, typu wampiry, wilkołaki, różne inne jeszcze stwory. I to jest bardzo prosta rozrywka, ale ja się tak świetnie bawię na tym, że to jest coś wspaniałego po prostu. Tak samo taką rozrywkową serią, tylko już to jest science fiction seria, to jest ekspansja i to jest typowo rozrywkowa seria. Natomiast ona stoi gdzieś tam trochę niżej niż Akta Dresdena, bo w pewnym momencie stała się na tyle repetytywna, że jestem trochę znużona tym. Więc warto pewno robić sobie przerwy pomiędzy tomami, takie, no, solidniejsze przerwy, ale wciąż świetna seria, a jeżeli chodzi o jednotomówki, nie takie długie serie, to bardzo dobrze się bawiłam na książce Ale z naszymi umarłymi Jacka Denela. I to jest książka właśnie polskiego autora, też tłumacza, i tutaj jest koncept, że mamy jakby polskie zombie, że z Wawelu czy z różne wielkie postaci powstają z martwych, no i realizują dalej te swoje cele, które tam porzucili za życia, bo zostały przerwane właśnie przez ich śmierć. No i różne te narodowe mity dalej jakby funkcjonują, są ożywane i ożywiane. Ale też to się dzieje na oczach ludzi, którzy dalej mieszkają, żyją, są żywi po prostu, mieszkają we współczesnym, nowoczesnym Krakowie, w kamienicy i tam oni jakby pośród tych zombie walczą o przetrwanie. I to jest, nie dość, że to jest przezabawna rzecz momentami, tam jest taki, no, czarny humor, okraszony to jest właśnie takim czarnym, satyrycznym, ale inteligentnym humorem. Jest bardzo dużo takich wtrętek społecznych dotyczących obecnych czasów i właśnie to jest taka konwencja zabawy tym sentymentem do różnych wielkich idei narodowych, czy właśnie tych mitów narodowych, które gdzieś tam w Polsce funkcjonują, zwłaszcza może trochę bardziej z tej prawej strony, i próba właśnie takiej trochę zabawy i sobie było właśnie, gdyby ożywić to wszystkie idee. I to jest, no, moim zdaniem świetna rzecz. Naprawdę to jest napisana lekko książka, ale ona nie jest głupia, nie jest infantylna, naprawdę można ciekawie spędzić przy niej czas, dlatego ja mogę bardzo tą książkę polecić. Plot twist, który nie zrobił na tobie żadnego wrażenia.
I takim plot twistem, w sumie taką książką, ja przeczytałam, ale to było już też w 2019, o ile nie 2020 roku, Czas żniw Remigiusza Mroza. I generalnie sięgnęłam po tą książkę Remigiusza Mroza, bo spodobał mi się ten koncept. Tam miały być takie lata 2000, gdzieś tam osiedle, właśnie żniw, typowe takie, w których dorastali młodzi milenialsi, chociaż z miasta. Ja nie wychowałam się w mieście, tylko na wsi, więc dla mnie to też są obce trochę klimaty, inną jakby miałam perspektywę dorastania, ale wciąż gdzieś te czasy, no, skusiłam się na przeczytanie. I ja powiem szczerze, że na początku byłam bardzo zaangażowana w tą książkę, w sensie dobrze mi się po prostu czytało, no bo właśnie tutaj Remigiusz Mróz, no dobrze umie prowadzić, no, opisywać to, prowadzić czytelnika przez swoje historie, tak to powiem. Ale on ma to do siebie, że nawarstwia jakichś spraw i praktycznie nie ma możliwości, żeby on z tego wybrnął, więc wrzuca taki plot twist albo rozwiązanie, które jakby kompletnie nie ma sensu. Kompletnie po prostu nie pasuje do historii, nie ma żadnej logiki w tym. Po prostu wrzuca rzeczy, wyciąga z rękawa nagle kartę i dziękuję. Wyciągam asa i wygrywam tę partię. I te plot twisty są takie, że nie, ja czytałam te książki i mówiłam tak, że nie. Nie zgadzam się. Nie obeszło mnie to w ogóle. I w sumie to była książka już, która przelała tą czarę goryczy. I ja potem po tej książce powiedziałam sobie, że ja nie będę już czytać Remigiusza Mroza, bo po prostu te plot twisty. Nie, nie. Nie, nie, nie. Kategoria kolejna. Książka z genialnym zwrotem akcji. I w sumie niedawno skończyłam czytać książkę, która miała no. Jak to powiedzieć nawet, no takie miałam zwroty akcji, że ja po prostu mało mnie z fotela nie wyrzuciło. I to były kłamstwa Locke'a Lamory, Scotta Lynch'a. I to jest tom pierwszy serii Niecnych Dżentelmenów. I to jest seria taka też fantasy. Tutaj poznajemy, no w sumie poznajemy małego chłopca, który trafił do takiej gildii, która miała go wyszkolić na złodzieja, po prostu na złodzieja, dosyć taki w takim nieprzyjaznym świecie, stylizowany może lekko na takie średniowieczne czasy. Bardzo niebezpieczny świat, niebezpieczne okoliczności, i on okazuje się, że no jest wspaniały w tym, co robi. Jest po prostu świetnym złodziejem, potrafi kreować takie plany, o których nikt nie pomyślał, zaskoczyć wszystkich i po prostu, no, ukraść każdą dowolną możliwą rzecz. I potem to jest jakby jedna linia czasowa, kiedy on jest dzieckiem, a potem druga, kiedy już jest dorosłym i dzieją się różne przygody. No i to jest bardzo przygodowa książka, ale takie jak tam są plot twisty, to ja w szoku, ja całkowicie w szoku, po prostu nie mogłam w ogóle uspokoić się momentami, bo to tam jest też taka historia, że coś na przykład się dzieje, nie chcę oczywiście mówić spoilerowo, ale załóżmy, coś się dzieje i jakby nagle się dzieje coś innego. Tak, że my nie możemy wiedzieć, że ten bohater jest bezpieczny, że jemu może się dosłownie w każdej chwili coś stać. I ja nie miałam pewności, czy on się wykaraska z tych kłopotów, które wpadł, no nie. I tu akurat, pomimo że te plot twisty dla mnie przynajmniej, ale wydaje mi się, że no, nie da się jej do końca w ogóle przewidzieć, pomimo tego, że są tak nieprzewidywalne, to one naprawdę pasują do tej historii i nie spadają z kosmosu po prostu jak meteorit znikąd, tylko naprawdę są na tyle wiarygodne, na ile mogą być. Nie, świetne, świetne, jeżeli chodzi o takie plot twisty, świetna historia, polecam. Kolejna kategoria, książka, która nie była tym, czego się spodziewałeś, i tutaj znowu opowiem o Lodzie, i w sumie powiedziałam o tym w tym poprzednim pytaniu, że po prostu myślałam, że to będzie fantasy, a to było coś
coś innego. To nie było do końca fantazy. Tego fantazy wątku było naprawdę bardzo, bardzo mało w stosunku do całości. Książka, o której nie czytałeś, a o której słyszałeś praktycznie same pozytywne opinie. I taką książką, której ja nie zamierzałam czytać w ogóle, bo jakoś nigdy nie czułam tej chemii, nie czułam się zachęcona, ale którą ciągle ktoś mi poleca w komentarzach na kanale i ciągle słyszę same o niej dobre oceny, pozytywne opinie i ja dalej nie mam zamiaru jej czytać, ale chyba się złamię w którymś momencie i po prostu spróbuję. I to jest seria, trylogia Skrytobójcy, Robin Hobb. Pierwszy tom to Uczeń Skrytobójcy. Naprawdę masę ludzi mi ją poleca i jeżeli widziałam jakieś opinie, to były wyłącznie pozytywne, więc, ale i tak nie czuję się jakoś zaintrygowana, ale może w którymś momencie po prostu spróbuję i sprawdzę skąd ten cały rwetes po prostu. Kolejna kategoria, cudownie rozgrzewająca książka i dla mnie taką z ostatnich jest seria Nevermore Jessica Townsend. Tu akurat mam trzeci tom, którego jeszcze nie czytałam, ale właśnie ściągnęłam go sobie z półki, żeby się zmotywować, może właśnie w grudniu spróbować go przeczytać i to jest naprawdę świetna książka, taka przeznaczona bardziej może dla dzieci, czy dla takiej młodszej młodzieży, ale mamy tutaj dziewczynkę właśnie Morgan Crow, która jest urodziła się w taki dzień, że jest określana jako przeklęte dziecko. I jeszcze w dodatku jest zapowiedziane, że ona umrze i jej całe dzieciństwo jakby toczy się wokół tego, żeby ona umarła, rodzina przygotowuje się do pogrzebu i te sprawy. No więc dosyć dramatyczne okoliczności, zwłaszcza dla takiej młodej osoby. Ale w dniu, kiedy to się ma wydarzyć, jest jakaś pożegnalna kolacja z jej rodziną, to przychodzi Jupiter i zabiera ją do magicznej krainy i okazuje się, że tam Morrigan ani nie jest przeklęta, ani nie jest jakaś gorsza, wręcz okazuje się, że jest kimś bardzo ważnym i przeżywa tam swoje przygody. Mamy też motyw uczenia się w jakiejś takiej magicznej akademii i to się czyta naprawdę wspaniale. Zachęcam, ta książka jest, ta seria jest porównywana do Harry'ego Pottera i momentami gdzieś tak można powiedzieć, że krąży w tej samej orbicie, ale to nie jest tak, że to są bardzo podobne do siebie serie. Każda z nich ma swoje, jest po prostu unikatowa. Irytujący bohater. I właśnie jeżeli myślałam o tym irytującym bohaterze, to mnie najbardziej ostatnio zirytował ze wszystkich książek, które gdzieś tam czytałam ostatnimi czasy i o których myślałam, to mnie najbardziej irytuje Devian z Cienia Utraconego Świata Jamesa i Silktona. To jest tak papierowa postać i to jest tak głupia postać, że bardzo mnie irytuje. Nawet nie chcę mi się za bardzo szczególnie gadać dlaczego, po prostu on mnie irytuje, Devian. Dalej sequel, wielce niepotrzebny. I dla mnie takie w sumie niepotrzebne sequele to są wszystkie te książki, które wyszły do Dune'y, ale już po śmierci kogo? Franka Herberta, no zaćmienie miałam chwilowe. Wszystkie książki, które wyszły po śmierci Franka Herberta i są pisane właśnie przez jego syna, czyli Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Tu akurat mam przykładowo Czerwie Dune'y. I te książki równie dobrze, to wiadomo, seria by nie była zakończona, ale te książki nie kończą jej w sposób dobry i nie kończą i są wyraźnie słabsze po prostu. Więc już chyba wydaje mi się, że lepiej by było zostawić po prostu czytelników z tym niedosytem. Są serie, które wspaniale funkcjonują, nawet pomimo tego, że autorzy żyją, jak na przykład Gra o Tron, czy Kroniki Królobójcy. Te serie doskonale funkcjonują bez zakończenia i myślę, że Dune też by to nie zaszkodziło. Mogłoby właściwie może nawet pomóc. Tych książek jest chyba jest więcej, na pewno jest więcej o tej porze niż w serii podstawowej, a wszystkie są takie nijakie. To znaczy ja też nie czytałam wszystkich, ale te, na które się skusiłam, to można je spokojnie pomijać.
Dalej. Książka, która cię zszokowała. Mogłabym tu znowu powiedzieć o Sodomie Frederica Martella, ale mówiłam o niej ostatnio w kilku poprzednich filmach, no dosyć też szeroko, więc tutaj nie będę dużo mówić, ale tak, to jest książka, która mnie zszokowała. A inną taką książką to jest też reportaż Joanny Gierak-Onoszko 27 śmierci Tomego Obida. To jest szokujący. To jest naprawdę szokujący reportaż. Sceny niektóre, które są tu jakby opisane czy przytoczone, to absolutny horror po prostu. Niewiarygodne wręcz. Ja aż pamiętam też to uczucie, kiedy go czytałam, bo czytałam go też dobre 2 lata temu. To uczucie takiego oszołomienia, jakby mi ktoś po prostu przywalił gdzieś obuchem w głowę albo dostałabym taki mocny cios w brzuch. To takie po prostu oszołomienie. To jest reportaż, który właśnie dotyczy tej sprawy internatów i szkół, które miały jakby przystosować ludność pierwszych narodów do tego, żeby byli białymi obywatelami białego społeczeństwa kolonizatorów. I jakby no głównie polegało to na niszczeniu właśnie kultury tych pierwszych narodów, wykorzenianiu. Coś można powiedzieć, w Polsce coś przyrównać to do germanizacji polskich dzieci, no to tam jakby chciano to zniszczyć, tą kulturę pierwszych narodów. Sytuacja działa się w Kanadzie, były tam takie szkoły, no i teraz po czasie są znajdywane jakieś tam kości, czy szczątki, czy no makabryczne ogólne sprawy. No i oczywiście też to działo się przy udziale państwa jako biurokracji i też przy udziale kościoła różnych wyznań. Kolejna książka to nijaka książka. I ostatnio dla mnie taką nijaką książką to było Sedno rzeczy Natsume Soseki, bo to jest taka książka, która miała właśnie gdzieś tam trochę bardziej może filozoficznie, czy trochę bardziej z takim podejściem literatury wyższej, mówić o sensu, o sednu rzeczy, o sensu bycia człowiekiem, o jakimś takim podejściu do życia, do świata, do natury, do ludzi. A dla mnie to była książka tak bardzo przegadana i tak bardzo niczym, że no wynudziła mnie po prostu, więc naprawdę nijaka książka. Tam mamy, to jest taka literatura już klasyczna, japońska i tam jest przedstawiona relacja młodego chłopaka do senseja, czyli do takiego starszego już mężczyzny, który ma taką dosyć ciekawą postawę życiową, na pewno wyróżnia się spośród innych, ale właśnie ciekawa jakby dla tego chłopaka, a dla mnie była właśnie ta postawa właśnie taka nijaka, zupełnie gdzieś ta książka też do mnie nie dotarła. I bardzo nijaką książką, bardzo nijaką, nudną, przegadaną była książka Niewidzialne życie Adi LaRue, Wyszłam, ja ją też czytałam jakiś czas temu i absolutnie nie znoszę tej książki, nie znoszę tej historii, pomimo tego, że ona miała naprawdę świetne rozpoczęcie i początkowo mi się podobała, ale potem to wszystko się jakby cała ta akcja, cała ta obietnica, ona gdzieś przepadła i ta książka jest przegadana, jest o niczym, nic się w niej nie dzieje, nic z niej nie wynika i po prostu ta historia jest bardzo, bardzo płaska. Kolejna kategoria to książka, której język ci się nie spodobał. I książką taką, którą właśnie niedawno czytałam, to zbiór opowiadań Upiory XX wieku autorstwa Joe Hilla. I to jest książka, którą ja przeczytałam kilka opowiadań, ale nie byłam w stanie skończyć jej, nie byłam w stanie przeczytać całego zbioru. W głównej mierze przez język właśnie, jakim się posługuje Joe Hill. Jest on absolutnie dla mnie ordynarny, odrzucający. Nie byłam w stanie po prostu tego czytać tak jakby, pomimo że te opowiadania koniec końców okazywały się ciekawe, w sensie zakończenie bardzo do nich pasowało, to jakby męka czytania tych opowiadań nie była warta tego, żeby no, kontynuować to i poświęcać uwagę całemu temu zbiorowi. Przeczytałam tylko co tam bardziej opowiadania o jakiejś słynniejsze może, co gdzieś o nich nawet słyszałam, jeżeli chodzi o grozę, a resztę po prostu zostawiłam i to jest w dużej mierze, przeważającej mierze właśnie sprawa języka. Książka, po której nie spodziewałeś się absolutnie niczego, a byłeś w błędzie.
I taką książką, po której nie spodziewałam się niczego i nawet zanim ją miałam, to też nie słyszałam o niej wcześniej, bo po prostu ja ją zamówiłam na Vinted z okazji tego, że zamawiałam inną książkę i ona też była wystawiona i ją wzięłam. I to jest Gdyby Nina Wiedziała Dawida Grossmana. I to jest bardzo, bardzo ciekawa książka, napisana pięknym językiem. To jest historia rodzinna, taka też saga rodzinna. Mamy tutaj przedstawione trzy pokolenia córek. Życie babci, jakby tej rodziny, przypadło na czasy wojny. I ona też spędziła jakiś czas w obozie koncentracyjnym na wyspie. I to jest też pokazane, jak bardzo te mocne czasy wojenne i to, co ona przeżyła, rzutuje na kolejne pokolenia, w tym wypadku na jej córkę i potem jeszcze na jej wnuczkę, bo ona przez to wszystko, przez całe to skrzywdzenie wojenne i to wszystko, co musiała przeżyć i przejść, no to rzutowało bardzo mocno na jej relacje z córką, jakby matki z córką. No i że ma ta córka, jakby, czyli w tym wypadku to środkowe pokolenie, też ta relacja była trudna, to tym sposobem ona jakby do swojej córki, czyli w tym wypadku do wnuczki tej pierwszej kobiety, no tak samo występują pewne trudności i widać po prostu, tu jest tak ciekawie opisana ta trauma pokoleniowa, która się ciągnie i ile trzeba czasu, żeby z pewnych rzeczy, z pewnych schematów wyjść. Dodatkowo bardzo ciekawe są te portrety tutaj właśnie tych osób, nie tylko tych kobiet, ale również ich członków rodziny i ta książka jest też, co mnie urzekło w pierwszej chwili, to ten piękny, poetycki język, jakim jest napisane, to jest naprawdę kunsztowna rzecz. Kolejną taką książką to było Sen o Okapi Mariany Leki. I tutaj to jest taka słodko-gorzka książka, historia pewnej małej społeczności zamieszkałej w jakiejś małej miejscowości. Wszyscy się znają, wszyscy znają swoje sekrety. Jest też taka starsza już jakby nestorka rodu, nestorka tej społeczności, Selma. Kiedy Selmie śni się sen i w tym śnie występuje Okapi, to jest taki niezawodny znak, że ktoś za niedługo umrze. I ludzie jakby wiedzą, że to jest prawda, więc Selmie śni się ten sen i powoli przygotowują się do opuszczenia tego ziemskiego padołu, podomykania jakichś spraw. Chcą być przygotowani na najgorsze, bo nie wiadomo, na kogo padnie w tym wypadku ślepy los. I to, na kogo pada, to jest naprawdę ostatnia osoba, której moglibyśmy się spodziewać. No i potem obserwujemy, co się dzieje z tą społecznością, ten proces żałoby. I to jest właśnie taka słodko-gorzka rzecz, bo pomimo tego, że traktuję o takich trudnych sytuacjach, to jest naprawdę, są momenty, które są naprawdę no takie kojące wręcz. I są takim, można powiedzieć, plasterkiem w pewnym momencie na serduszko. I to jest taka niezwykle klimatyczna powieść. Ona stoi głównie takim klimatem. Jeżeli ktoś jakby no, nie wsiąknie w ten klimat, to jemu się nie będzie ona podobała prawdopodobnie, ale jeżeli jakby ktoś gdzieś wsiąknie w ten klimat, no to naprawdę może mu się, ma szansę ta książka dużo mu się mu spodobać. I inną też taką książką to oczywiście Pachinko, które czytałam w tym roku, Min Jin Lee. To jest książka fenomenalna, wspaniała. Nie słyszałam, nawet zanim po nią sięgnęłam, to nie słyszałam o niej wcześniej za wiele. Nawet nie wiedziałam, że ona jest tak trudno dostępna. Gdzieś widziałam właśnie, kiedy jej zaczęłam szukać, że bardzo trudno dostępna, wysokie ceny, po czym ja wchodzę na Bonito, ona normalnie jest i ja mówię, no jak to trudno dostępna. A to się po prostu okazało, że ja nieświadomie trafiłam idealnie w ten czas do druku. Jeszcze jej nie było na Legimi, już była w księgarni, ją po prostu wzięłam, kupiłam, przeczytałam i zachwyciłam się. Naprawdę rewelacyjna historia. Też taka z gatunku właśnie takich słodko-gorzkich. Też saga rodzinna. Tutaj mamy akurat dziewczynę Sunię. Ona jest Koreanką i to są czasy okupacji japońskiej, kiedy Japonia okupowała Koreę i ona, no to takie trudne właśnie okoliczności dla Koreańczyków i ona musi przeprowadzić się z Korei do Japonii i tam jakby nowe życie sobie budować, swojej rodzinie, walczyć o przetrwanie z dnia na dzień. Pełna jest takiej zwykłej codzienności w takich niezwykłych okolicznościach, czyli to, co w sumie cechuje dobrą sagę rodzinną. Śledzimy losy całej rodziny, też różnych
różnych osób też zaprzyjaźnionych z tą rodziną i to jest to. Ja wsiąkłam po prostu w tą książkę, nie mogłam się oderwać po prostu. Ona też nie jest aż taka krótka, bo ma ponad 560 stron i a przeczytałam ją praktycznie na dwa razy, bo nie byłam w stanie się oderwać i tak zakończyła się i ja dalej miałam, pomimo wszystko dalej miałam niedosyt. Więc naprawdę to jest jedna z lepszych, jeżeli nie najlepsza książka, jaką miałam przyjemność przeczytać w tym roku. Książka, którą przeczytałaś bardzo, bardzo szybko. To w sumie Pacinko, jak już wspomniałam, przeczytałam bardzo, bardzo szybko, ale przeczytałam dosyć szybko, jeżeli mogę to tak powiedzieć, cały akta Dresdena, bo co prawda rozciągło mi się to na ponad rok. Tom pierwszy przeczytałam 9 sierpnia 2021 roku, ale tom 15, czyli 15 książek, 26 października 2022 roku. I uważam, że to jest bardzo szybko, bo ja wydaje mi się, że nie miałam żadnego miesiąca bez Harry'ego Dresdena. No i jeżeli chodzi o taką długą serię, w której no, jednak mają po ileś tam stron każdy tom ma, to uważam, że to było naprawdę szybko i to jakby świadczy o tym, że naprawdę mi się ta seria spodobała. A drugą taką książką, którą przeczytałam dosyć szybko, bo bardzo jakby mnie wciągnęła, zainteresowała losy właśnie bohaterki, to Uwolniona Tary Westover. Naprawdę tą książkę czyta się jak thriller, pomimo tego, że to jest, no to są przedstawione losy dziewczyny, to jakby nie miał być w zamiarze thriller, natomiast to się tak po prostu czyta, bo też te losy są na tyle niezwykłe, że no wciąga po prostu człowieka, żeby o nich czytać. Jest po prostu też dobrze, sprawnie napisana i tutaj są właśnie przedstawione losy wspomnienia Tary Westover, która wychowała się w takiej dosyć konserwatywnej, mormońskiej rodzinie. Jej ojciec odrzucał zdobycze cywilizacyjne, w tym edukację, no i zakazywał swoim dzieciom uczyć się w szkole, ale no w pewnym momencie jakby Tara postanowiła zerwać z tym zakazem, nakazem ustawionym przez rodziców, no i zająć, no iść po prostu do szkoły i edukować się. No i to jest też taka książka, pomimo o tym wychodzeniu, o sprzeciwianiu się też rodzicom, szukaniu własnej drogi, to też to jest taka książka o wychodzeniu z wspólnoty, do której się nie pasuje, do której w pewnym momencie przestaje się pasować, pomimo że ona jest jakby wszystkim, co do tej pory znamy, całym naszym światem i pokazana jest cała ta droga po prostu wychodzenia jakby na własny rachunek i życia, dorosłego życia na własną rękę. I to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Kolejna kategoria to książka, którą autor powinien napisać po raz drugi. I kiedy myślałam o tej kategorii, to przyszło mi do głowy Limes Inferior Zajdla, dlatego, że ta książka jest jakoś zła, fatalna czy coś, chociaż ja mi tam nie gra zakończenie. Ja bym wolała, żeby zakończenie poszło w inną stronę, żeby wynikało bardziej z człowieka niż z czynników zewnętrznych i myślałam w pierwszej chwili, żeby to przepisać, chociaż no wiadomo, to jest już niemożliwe, bo ten autor no nie żyje, ale czy jakby tutaj zajmujemy się w tym momencie gdybaniem, więc w pierwszej chwili pomyślałam o tym, żeby właśnie przepisać to zakończenie na to, jakie ja bym chciała, żeby było, wiadomo, ale w drugiej chwili pomyślałam o tym, że to jest na tyle dobra książka i na tyle dobra taka inteligentna krytyka tego ustroju socjalistycznego, że można by było pokusić się o to, żeby napisać jeszcze raz takie Limes Inferior, ale bardziej obecnie, które by było bardziej przystające do nowoczesnych tych naszych czasów, w których my żyjemy, których by była krytyka na to społeczeństwo późnego kapitalizmu, na ten system też polityczny, który jest mocno związany z tym właśnie późnym kapitalizmem, który jest taki bardzo mocno spolaryzowany i te właśnie te mankamenty, że od wyborów do wyborów, puste obietnice, kłamstwa i tak dalej. I też krytyka na społeczeństwo oparte na tym systemie konsumpcji, na też społeczeństwo późnego kapitalizmu. I gdyby coś takiego powstało, ale w takiej kanwie jak Limes Inferior, to ja myślę, że z chęcią bym przeczytała taką
Chciałam powiedzieć dystopii, ale w sumie żyjemy w takich czasach, więc no nie wiem, czy dystopię, ale po prostu no w stylu Limes Inferior, ale właśnie na tą krytykę, którą my znamy z obecnych czasów. Myślę, że to by mogła być bardzo ciekawa rzecz. Kolejna kategoria to książka, która z każdą kolejną stroną robi się coraz gorsza. I taką książką ja bym nawet o niej nie mówiła, bo uważam, że to jest absolutnie okropna książka, ale widziałam, że ona ma dodruk, że teraz pojawiło się nowe wydanie, nowa edycja tej książki, więc o niej powiem, bo to jest książka pod tytułem Kapłan, autor to Krzysztof Kotowski. I to jest książka, której tam na początku bardzo jest ciekawy pomysł, te początkowe strony są naprawdę, zaintrygowały mnie, były ciekawe. Mamy tutaj jakiegoś takiego księdza, który w pewnym momencie jakby w jego głowie coś się odblokowuje i ma dostęp do wszystkich poprzednich pokoleń, do swoich przodków, łącznie z całą ich wiedzą, ze wszystkimi umiejętnościami, i to się zaczyna gdzieś aż przed naszą erą, więc to są naprawdę setki, czy setki tysięcy, to przesadziłam chyba, ale tysiące lat wstecz, więc on ma dostęp do całej tej wiedzy, ale to go na początku pokonuje. Jakby no nie umie sobie poradzić z tą nowymi odkrytymi umiejętnościami, dostępem do tego wszystkiego, więc trafia do szpitala psychiatrycznego. I tam się zawiązuje też gdzieś tam intryga, że jakieś zakony na całą Europę, infiltracje, więc naprawdę interesujący zamysł. Ale ta książka, właśnie co strona, dosłownie co strona, ona się staje coraz gorsza. Ona się staje coraz gorsza, bo jest tak przeseksualizowana i to w taki naprawdę okropny, obrzydliwy sposób. Jedyne, co tam się dzieje, dziewczyny, bohaterki, które tam są, one służą tylko do jednego. Są po prostu wydmuszkami, lelkami z sex shopu, są tam, dokonują takich niewiarygodnych, nieprzystających do rzeczywistości wyborów, że to jest wręcz absolutnie oburzające i z każdą stroną jest coraz gorsza. Ten chłop nie robi dosłownie nic, łącznie z tym, że okazuje się, że ma jakiś tam dawno odkrytych przyjaciół, łącznie z tym, że jedna właśnie postać kobieca, jakaś tam jego przyjaciółka, jest nazwana Cipuszka. W sensie to jest jej po prostu jakby imię, czy pseudonim. Ulatują ze mnie w tym momencie resztki rozumu i godności człowieka. Jest to absolutnie makabryczna książka, okropna. Z każdą jedną stroną, z każdym jednym zdaniem staje się dosłownie coraz gorsza. I ja uważam, że ona powinna odfrunąć w mroki zapomnienia, rozpłynąć się, powinna zakopana być w ziemi, zapomniana na zawsze, a nie żeby mieć dodruk. Absolutnie okropna książka. No, kolejna kategoria, już ostatnia, to premiera, w stosunku do której masz duże nadzieje. I taką premierą, co do której mam duże nadzieje i naprawdę chcę ją przeczytać, to jest Czarne Słońce Rebeki Runhouse. I no myślę, że spodoba mi się ta książka. Znaczy mam olbrzymią nadzieję, że spodoba mi się. To ma być jakieś takie fantazy, chociaż ja nie wiem za dużo o niej, bo nie chcę się interesować przed czytaniem, żeby sobie nic nie zaspoilować. Ale jakieś takie, może coś tam, jakieś takie kapłańskie, stara religia, jakieś takie rytuały, zakazana magia, takie klimaty, gdzieś tam oparte na jakichś innych religiach, już może trochę zapomnianych, może trochę azteckich, ale nie wiem, tak mi się gdzieś to w głowie takie klimaty kojarzą, ale nie mam pojęcia, czy to jest poprawne myślenie. I drugą taką książką to jest Apokalipsa Ludzi Pracy, Walter Hugo Mae, ale to jest książka, która jest bardziej z gatunku non-fiction, ale nie wiem, czy to jest do końca reportaż, czy po prostu jakaś taka publicystyka. Tutaj właśnie ma autor się przyglądać tym obecnym, nowoczesnym prekariuszom, czyli ludziom, którzy mają stosunkowo wysokie wykształcenie, wysokie kwalifikacje, natomiast nie są w stanie znaleźć odpowiedniej dla nich pracy, która by
która by spełniała ich potrzeby życiowe, była na tyle płatna na takim poziomie, żeby im wystarczało to na swobodne życie. I takich ubogich pracujących po prostu śledzić losy, i to ma być w Europie. I chyba to ma być jakby współczesna taka analiza, to znaczy nie odległa, tylko gdzieś dotycząca tych naszych obecnych czasów, obecnej sytuacji. To wydaje wydawnictwo Ossolineum, więc wydaje mi się, że może to być bardzo ciekawa i przede wszystkim rzetelna rzecz. I chcę też przeczytać tą książkę, bo gdzieś te wątki właśnie dotyczące pracy, pracowników, czy właśnie sytuacji ekonomicznej na rynku pracy, no też gdzieś mnie tam interesują. No i to by było wszystko. Już wszystkie odpowiedzi, wszystkie pytania. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Bardzo ciekawy, interesujący, tak? Dziękuję Tomku za jego stworzenie. Bardzo mi się przyjemnie go nagrywało. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie również oglądało. I jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, jakąś książkę, która gdzieś Wam pasuje do którejś z kategorii, to jak najbardziej możecie się tym podzielić w komentarzu. A już dzisiaj dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!